Kochani, i ostatnia odsłona, myślę, z treningu. Zmieniamy kolejną stację. Słuchajcie, trening Akademia Mistrzostwa Piłkarskiego. Trener Mateusz bardzo dba o szczegóły. Zobaczcie, nawet poprawia odległości, które się poprzesuwały w trakcie treningu. Muszę Wam powiedzieć, że jestem ciągle pod wielkim wrażeniem i wielkim pasjonatą trenerskiego talentu u trenera Mateusza. Słuchajcie, praca z tym trenerem jest o tyle ciekawa i zjawiskowa, że trener naprawdę nie pozwala, kochani, przyjść na trening i po prostu go przepracować. On po prostu dba o to, aby na tym treningu w trakcie pracy wykonywać tą pracę z należytą i z odpowiednią starannością. Czyli nie chodzi o to, aby przebiec właśnie teraz od słupka do słupka, tylko aby, zobaczcie, super, była pochwała, czyli o to chodziło, super Nasiu. Pięknie. Chodzi o to, że przy każdym ćwiczeniu, przy skipach, przy drabinkach, kochani, jest zawsze coś do poprawy. I to jest coś, kochani, czego niestety ja nie posiadam. Dlatego ja mogę z moimi szabełkami się świetnie bawić, możemy Wam robić nasze zabawy, wygłupy na Kruszyn Arenie. Natomiast nie posiadam takiej fachowej wiedzy ani motorycznej. Często nas o to pytacie, czy gdzieś trenuję, czy gdzieś gram. Kochani, z graniem jest różnie. Od 3 tygodni przestałem grać, dlatego że dokucza mi mocno kolanko. Czekam, czy czas je zaleczy, czy potrzebna będzie interwencja medyczna. Natomiast jeżeli chodzi o trenowanie, kochani, to o ile mam przegląd pola i byłbym pewnie nie najgorszym selekcjonerem, potrafię wyłowić talenty, potrafię, kochani, zobaczyć mocne i słabe strony danego zawodnika, to o tyle nie mam już pojęcia, jak pracować, kochani, konkretnie z osobą. Słuchajcie, to jest tak, jak kiedyś Wam mówiłem, że ja, że Gutek jest już o wiele, wiele lepszym piłkarzem ode mnie. Gutek jest już na poziomie ekstraklasy. Ja może grałem w A-klasie. Gutek jest już o wiele ode mnie mądrzejszy, sprawniejszy. Słuchajcie, to nie znaczy, że Gutek ze mną gierki 1-1 będzie wygrywał. Nie będzie, dlatego że ja mam fizykę, ja mam siłę. Nie można porównywać, kochani, dorosłego z dzieckiem. Natomiast możemy porównywać jego sposób myślenia, mój sposób myślenia. Muszę Wam powiedzieć, że często na przykład na FIFA to widać, albo na turniejach, szczególnie kiedy ja mam inny pomysł na granie, Gutek wybiera inny pomysł i to się kończy nagle bramką. Także jego poziom inteligencji piłkarskiej jest o wiele wyższy od mojego. Umiejętności są o wiele wyższe. Dlatego ja, kochani, niestety nie jestem w stanie trenować Gutka. Możemy pojechać sobie na naszą Tomaszów Arenę na Orlik. Możemy wziąć sobie piłkę, pobawić się w dośrodkowanie. Możemy pobawić się w poprzeczki. Możemy pobawić się, kochani, w różnego rodzaju fajne zabawy piłkarskie, wygłupy. Ale, kochani, jeżeli miałbym go prowadzić w skipach, o właśnie, choćby zobaczcie teraz, widzicie, to tylko trener wie, kiedy ma zatrzymać, co skorygować, dlaczego ręka idzie za nisko, a dlaczego ma iść wyżej. To jest, kochani, wiedza, której się nie da improwizować. Ją się albo ma, albo nie ma. I dlatego jeszcze raz gorąco zapraszam do trenowania z profesjonalistą, z jednym z najlepszych trenerów, kochani. Nie lubię określenia najlepszy, najgorszy. Ciężko to jednoznacznie wskazać. Natomiast jest na pewno jednym z najlepszych młodego pokolenia, z jednego z najlepszych trenerów, z jakim przyszło nam pracować. Dlatego oczywiście my ogólnie do trenerów mamy wielkie szczęście, kochani. Świetnie w Lubinie pracujemy z trenerem Jarkiem, z trenerem Staszkiem. Tutaj, jak wiecie, trenujemy z trenerem Mateuszem. Natomiast bez najmniejszego wahnięcia mogę powiedzieć, że są to jedni z najlepszych trenerów, kochani, z jakimi przyszło nam pracować i strasznie z tego tytułu jesteśmy szczęśliwi. Słuchajcie, składamy grzybki. Być może będzie gierka, tego nie wiemy. Natomiast zobaczcie, teraz trener z Gutkiem na krótkiej rozmowie. Będzie trener patrzył. Nasiu, brawo i strzał i super. Super, no. Mokro, tak? Tak. Dawaj buziaka. Ale zimno nie jest, tak? No nie. Potem się przebierzemy, Niusiu, ale powiem Ci, że masz piękne czerwone pucka, ślicznie wyglądasz, wiesz? Słuchaj, może pozdrowisz z Leverkusen naszą koleżankę? Tak, pozdrowię. Sarę, tak? Tak.
Sarę pozdrawiamy serdecznie. Słuchajcie, ostatnio Sara sobie robiła. Zobaczcie, trener Mateusz maszeruje z Gutkiem. Znalazł chwilkę czasu też, kochani, dla Gucia. To jest też niesamowite. Natomiast, tak jak mówię, Gutek dopiero jest na etapie początkowym. Brawo, Kudełku, jak ty pięknie dwie piłki prowadzisz. Zaraz strzelisz chyba gola do bramki, jedną i drugą. Pięknie. Strzel dwie do bramki. Zobaczymy, czy się uda, no. Zobaczymy, czy dwie strzelisz. No, dawaj. Aha, dwoma naraz chcesz. O, to będzie ciężko. Brawo! A i prawie druga. Świetnie. Jeszcze tą, tak? Brawo! Jak się, Kudełku, bawisz? Jak się bawisz, Kudełku? Fajnie. Fajnie się bawi. I to jest, kochani, najważniejsze, że Kudełek bawi się fajnie. Jak? Będziemy jeszcze tu być. My zawsze tu będziemy być. Podoba ci się tutaj? Fajny jest, nie? Tak, my będziemy tutaj trenować. Tutaj będziesz miał swoich kolegów, malutkich bambini. Będziecie się tu bawić razem i grać w piłkę. Wiesz, Kudełku? Słuchajcie, zapraszamy już takich małych smurfików jak Kudełek. Jeżeli jesteście z Bolesławca czy z okolic, zapraszamy 4, 5, 6-latków, kochani, do zabawy. To już jest ten czas, kiedy mogą przyjść się pobawić. Nasz Kudełek ma 4,5... Odwróć tamtą brameczkę trenerowi. Słuchajcie, także będą teraz gierki, bo widzę, że brameczki się podnoszą. Jak będą gierki, to jeszcze do was na chwileczkę wrócę. Będą gierki, to za momencik wracam. Największym błędem waszym jest, że wy się zatrzymujecie. Wy macie ćwiczyć swoją odwagę, swoją pewność siebie, mając piłkę przy nodze. Nie baćcie, że ja mam piłkę, ja nie wiem co zrobić, bo jak mam piłkę, to od razu biegnę w jedną, w drugą stronę. To robię zwód, jeden zwód, drugi, trzeci, mam dwie brameczki. Czyli mam zawsze możliwość wyboru. Mam kolegę, koleżankę w zespole. Pamiętać o tym, dobrze? Kochani, no małe gierki. To, co dzieci kochają bardzo. Będzie jakakolwiek forma zabawy w tym momencie gierki. Tam będą grać ze sobą starsi, tu będą grać młodsi. Mamy Wenesę, mamy Nadię. Nadia jest z Dawidkiem razem w jednej drużynie. Czekajcie, bo mamy tutaj kontrolę chyba. Mamcia pyta, na jakim etapie pewnie. Czekajcie. Tak jest. Tak, mamciu? Stać piłka. No. Pięknie. Dużo zwodów robimy. Dobrze, oni grają teraz gierki z Vanessą tutaj, wiesz? Podzielcie się w drużynie. Dobra, to zaraz się zgadzamy, zaraz się zgadzamy. Tak, tak, no. Tak, tak. Świetnie, Vanessa. Tak. Prowadź, głowa do góry. Tak, żeby nie odebrać. Dobra, piłki. Dobra. No pa, jest odbiór Naśki, świetnie. Właśnie idzie chyba do bramki, chyba będzie gol. Pięknie. Idzie na drugą bramkę, świetnie. Brawo, Nasia. Dobrze, dobrze, mamciu. Ale w ostatniej chwili nie zdążyła. Dobra, Buźka. Słuchajcie, mamcia tutaj sprawdza, na jakim etapie, co się u nas dzieje. Natomiast u nas się dzieje, kochani, tyle, że Gutek rozpoczyna pierwsze swoje ruchy, powroty. No, na dzień dzisiejszy już Guciowi starczy, także on już z nami nie trenuje. W tej chwili Naśka bawi się tu z Dawidkiem w mecza. Grają, kochani, na dwie duże bramki, dwóch na dwóch. Kudełek ze mną tutaj dzisiaj, tak? Chodź ze mną pod parasolkę troszkę, co? Kochani, pogodę, tak jak mówiłem, prędzej mamy 12 stopni, czyli naprawdę bardzo, bardzo ciepło jak na tą porę roku. Natomiast no, troszkę jakby urok tej pogody psuje nam ten kapuśniaczek, który leci. Natomiast no, do południa, muszę wam powiedzieć, strasznie wiało w Bolesławcu. Jakby był jeszcze taki wiatr w tym momencie, to niestety trening na pewno nie odbyłby się, kochani. Natomiast w związku z tym, że nie mamy... Brawo, Dawidek, super! W związku z tym, że nie mamy wiatru, a delikatny taki kapuśniaczek, kochani, to trenujemy, rozpoczynamy już aktywność na podwórku. Szybko w tym roku, ale to bardzo cieszy, kochani, dlatego że to tylko mocniej zahartuje maluszki. Tak? Jak? A co jeden? Meczyk? No tak, idź do trenera, powiedz, że jak chcesz, patrz, Nasia właśnie gola strzeliła. Super, Nasia! Jak będziesz powiedzieć trenerowi, że chcesz zagrać meczyk? Tak? No to idź do trenera, podejdź, powiedz, że chciałeś meczyk zagrać, dobra? No idzie Kudełek powiedzieć trenerowi, że chce zagrać meczyk. Słuchajcie, no, ciągnie wilka do lasu. Kudełek dzisiaj tutaj nie ma swojej kategorii wiekowej, nie ma tutaj dzisiaj malutkich smurfików.
jest Dawidek, ale Dawidek jest 2009, czyli 2 lata jest starszy od niego. To jest ten kolega od Naśki z drużyny. Naśka jest 2008, jak wiecie. Nie wiem, z którego roku będzie ten chłopczyk właśnie w Łeście, zielony w zielonych budkach. W każdym razie zobaczcie, Nasia jest w swoim żywiole, drybluje, ona to lubi, ma miejsce, ma czas. Słuchajcie, no może troszkę sił nie ma, muszę powiedzieć, bo dzisiaj bardzo aktywny trening, a jest to pierwszy, brawo chłopczyk strzelił, a jest to pierwszy trening, kochani, taki mocno tlenowy, dlatego że dzisiaj, kochani, dla organizmu też jest troszkę taki szok tlenowy, bo to jest pierwszy trening na dworze. Taką ilość tlenu, jaką berbeluszki dzisiaj zafundują sobie, to się musi skończyć fajnym, dobrym snem, dużym apetytem. Także muszę wam powiedzieć, że uwaga. Słuchajcie, przypominam, że tutaj gra młodsza brygada, natomiast tam grają starsi. Tam trenują, słuchajcie, 2006, 2004, nawet chyba jest chłopiec 2003, także zapraszamy, słuchajcie, z Bolesławca różne kategorie wiekowe, na pewno znajdziecie coś dla siebie. Tak, Misiu? A, bo są komplety chyba, tak? Uwaga! No są komplety, kochani, tutaj jest dwóch na dwóch, także nie bardzo jest chyba jak teraz kudełka wkomponować do grania. Tym bardziej, że to nie jest dzisiaj kudełkowy trening. No chciał kudełek się poruszać, kochani, ale jest parzyście. O proszę, brawo Vanessa! Jeden wygrywają czarni, zobaczcie, właśnie chyba 4-1, Nasia strzela kolejnego gola. No! Nie gadaj! Kto wygrywa kudełku? Koleżanka ma piłkę, stop! Jaki wynik jest? Zajmujesz się rzeczami wytłumaczającymi, czemu stracić bramkę. Dla czarnych na dusi, słuchajcie. Dla czarnych na dusi jest 4-1. Kochani, słuchajcie, widzę, że wzmaga się troszeczkę mocniejszy, intensywny deszczyk. To my będziemy, kochani, kudełka jakby z treningu zabierać. Będę się z wami żegnał, kochani. Kudełka odprowadzę do autka, troszeczkę go już przebierzemy. Pamiętajcie, że na koniec aktywności trzeba jak najszybciej wyskoczyć z tych mokrych ciuszków. Natomiast no, Nasia jeszcze sobie tutaj będzie świetnie trenować i grać. Ona jest jeszcze cały czas w gazie. Także pamiętajcie, aby zawsze mieć nakrycie głowy na treningu i pamiętajcie, bardzo ważna rzecz. Kiedy zaczynamy trening w czapce, to ten trening w czapce kończymy bez względu. Pięknie Nasia prowadzi. Patrzcie. Och, to jest gol. Brawo. Brawo, Nasiek. Uśmiech na buzi, kolejna bramka, świetnie to wygląda, słuchajcie. Także co, moi kochani, no żegnam się z wami, natomiast będziemy nagrywać wam tutaj materiały z treningów u trenera Mateusza. Będziemy przyjeżdżać, pokazywać i robić materiał dla was. Natomiast dzisiaj dziękuję wam za uwagę, cieszę się, że z nami byliście. Do zobaczenia. Zobacz, Gierka. A Vanessa, wysuń się tam. Gierka edukacyjna, patrzcie. Proszę bardzo. Akcja. Gramy. Jedzie Nasiek bronić bramki, jedzie Nasiek bronić bramki. Zobaczmy jeszcze tą ostatnią akcję. Nie trafiła do pustaka? Wstawaj, kudełku. Teraz Nasia wprowadza grę. Uwaga. Świetnie. Słuchajcie, no dzisiaj dribbling jest tutaj trudniejszy. Nie dość, że są korki, to tu jest dosyć ślisko, bo jest mokra nawierzchnia. Słuchajcie, ogólnie ten kornik jest bardzo szybki, natomiast piłka dostaje tutaj dodatkowego poślizgu i mamy taką... Już się przesuwam, kudełku. Uwaga. Brawo. Idziemy, kontra, patrzcie. Proszę bardzo. Piła do Dawida i Dawid to skończy. Tak, Dawid to skończy, proszę bardzo. Patrzcie, patrzcie, fajna zespołowa akcja. Słuchajcie, w związku z tym, że mamy dwie bramki, no to możemy wybierać, czy strzelamy do jednej, czy do drugiej. Kochani, jeszcze raz się z wami żegnam. Dziękuję ślicznie za pobyt z nami tutaj na treningu. I jeszcze raz zapraszamy serdecznie do wspólnego treningu.